Cześć moi kochani, witam Was na kanale Simomania w moim wyzwaniu pamiętniki kasanowe. Oczywiście kasomalowanie. A, co pierwsze. Nie właśnie co pierwsze mam Wam pokazać, bo tutaj trochę się z tego. Ostatnio poznaliśmy Julię Sosnę. Był u niej, zapoznał, to był odcinek z Wami. Ja później trochę pograłam sama, tak Julka jest tutaj. 8 poziom charyzmy to chyba było jeszcze z Wami, jak on osiągnął. Przyszła do nas Clarissa, na noc została, on tutaj dostał, później pisał książki, dostał powiadomienie, chyba zapłaciliśmy, nie, to nie było powiadomienie, napisał książkę i wydał ją, tak, ale, tak, wydał, flirciarski jest, wow, dalej maluje, a już pewny siebie, dobra, to obraz dawaj tutaj i jeszcze jeden po prostu na maluj klasyczny może być. Bo ja nie chcę Was zanudzać, tak? Tutaj skałki pozbierał, żaby rozmnażał, a byłyśmy na rybach, złowił skrzypce, znowu byliśmy w łazie zdrój, bo ja tam poszłam, żeby znaleźć te jeżyny, ale oczywiście nie udało się tam, nie? Osiągnął 4 poziom wędkowania, ale tak, tak, zapłaciliśmy, bo tak mi się wydawało, że rachunki kiedyś płaciłam, trochę nam się tutaj zmniejszyło, ale ze względu na to, że łowił, zbierał, skrzypce złowił, nie wiem, czym te skrzypce sprzedaliśmy, zaraz też to sprawdzę, bo już nie pamiętam, czy ja to wydał książkę, czy dwie nawet, złowił krowokwiata, tu trochę te laleczki pozbierał, żaby, kamienie, co tutaj się działo jeszcze. Osiągnął 6 poziom umiejętności literackich, znowu napisał książkę, tak, bo napisał, bo ja postanowiłam, że on będzie pisał dla tych swoich wszystkich dziewczyn, które urodzą mu dziecko, tak, zaraz Wam pokażę, co, bo rodzina się powiększyła. Osiągnął 3 poziom gry na skrzypcach, trochę mi tu pożolił, osiągnął 7 poziom malowania, tak, wyhodowaliśmy i właśnie ukończył arcydzieło, wow, to jest chyba arcydzieło jego, tak, za 1700, patrzcie, nawet nie patrzyłam na to, tak, bo Wam czytam tutaj i się skupiłam na czymś innym, dobra, ale tak, co chciałam Wam pokazać, wyposażeniu, bo ja nie wiem, co z tymi laleczkami na razie robić, on ma tutaj dwie jeszcze laleczki, to ja też bym mogła otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Nie wiem, czy już możemy rozmnażać, jeszcze nie możemy. Weź tą jeszcze jedną. Nie wiem, czy będziemy je ustawiać, wiem, że można aurę włączać, ale ja powiem, że nigdy się nie skupiłam nad tym. Dobra, tutaj kolejna lalka. A, co miałam Wam pokazać? Miałam Wam pokazać, ile kasanowa ma już dzieci, tak? To jest Grzegorz. Grzegorz jest synem sąsiadki. Ona się nazywa Yumiko. Zaraz zobaczę. Adachi. Ja zaraz ją Wam pokażę. Tutaj pierwsze chyba dziecko... Nie, pierwsze to było chyba z tą. Z Naleśnik się urodził, syn Marek. Bartosz i Dorotka Clarissy. Dorotka Milionia. Pozdrawiam Cię, Patty. Zaraz do Ciebie też dojdę. Tak. Już Wam pokazuję tą moją sąsiadkę, bo ja nie pamiętam właśnie, Yumiko, przepraszam, ona jest Yumiko Adachi. To z nią ma dziecko i teraz jej urodził się Grzegorz. Dzisiaj pójdziemy odwiedzić jeszcze naszych... A właśnie, on jest nieuleczalnym i musi jeszcze 7. Właśnie nie wiem jak to jest, bo... O, z tą aspiracją, więc on to już więcej się całował, ale tutaj tylko są 3, więc tak samo się zastanawiam, czy ten nieuleczalny romantyk, bo on już zdobył 3 złoto na randkach, nie wiem, czy to będzie musiało od początku, tak samo musi mieć 8 dziewcząt. On na razie ma 3, więc nie wiem, czy to będzie się też mu liczyło, czy będzie od początku. Tą aspirację po raz pierwszy robię i to z Wami. Tak, powiedz mi, jak tam Twoje, głodny będziesz... Co masz w lodówce w ogóle? Otwórz. Bo tam coś gotowane było. Ciastka i jajka na tosie. Mógłbyś sobie wziąć porcję, jak już namalujesz. No bo on tutaj trochę pomalował, tak? Bo tutaj ma jeszcze swoje malunki. I tutaj. Nie wiem, co to za bardzo, ale okej. To jest jakiś, nie wiem, abstrakcja, nie? Abstrakcja za 321. Tą abstrakcję chyba sprzedam, bo tutaj to ja się będę się na pewno zastanawiać, czy nie naszego domu po prostu nie... ozdobić tymi jego pracami. Dobra, to sprzedajmy. Tutaj to jest arcydziełem, tak? Tutaj co, tutaj mam nam też klasyczne, co ty namalowałeś Monalizę. Dobra.
Jak tam z twoją żabą? Mogę rozmnożyć? Dobra, to rozmnóżmy twoją żabkę. A, właśnie, miałam przejść do mojego pozdrowienia. Chciałabym pozdrowić was wszystkich dzisiaj szczególnie. Chcę pozdrowić, szczególnie dlatego, że te osoby stworzyły dla mnie dziewczyny dla Kasanowy. Pierwsze to są rodzina Schmidt, chociaż ja ją połączyłam, zaraz to też wszystko wam powiem. Kamil 122 stworzył dla mnie dwie dziewczyny. Jedna się nazywa Julia, a druga się nazywa Dominika. Te dwie dziewczyny już są w rozgrywce. Dzisiaj do nich pójdziemy i ich zapoznamy. Kamil 122, to jest profil gracza, to jest Kamilos 13. Teraz przejdźmy do drugiej osoby, to jest tutaj Patti. Patti 003074, ale to jest Madzia, i już sobie tutaj, ja to gdzieś sobie zapisałam, Schlesinger, Madzia Schlesinger nam stworzyła tą simkę i wcześniej nam stworzyła też Clarissę. Clarissa urodziła nam teraz córeczkę, a dzisiaj pójdziemy poznać naszą, tak, zmieniłam jej nazwisko. Ona się nazywa Hatumba Mohata. Hatumba Mohata. Zmieniałam imienia, zmieniłam jej tylko nazwisko, bo ją połączyłam razem. Tutaj nie będę wam czytać, ona pochodzi z biednego plemienia, nie wiem, czy to było stworzone do innego wyzwania. Mi się strasznie podoba ta simka. Ja ją trochę poprzebierałam, ale tutaj napisałam już do Madzi. Madzia się zgodziła na to, że mogę zmienić jej imię, mogę ją pozmieniać, mogę ją poprzebierać. Dużo nie pozmieniałam. Tutaj połączyłam razem z rodziną Schmidt. Zmieniłam jej nazwisko, stwierdziłam, że to będzie daleka krewna lub siostra, żeby coś było ciekawego, tak? Dobra, ten tutaj nasz Kasanowa je, a ja wam tutaj powiem, co zmieniłam jej ubiór, to znaczy tak, codzienny dodałam buty, bo ona tam na bosaka biega, ale to sami zobaczycie właśnie. Ale tak, i zmieniłam Madziu, zmieniłam jej oficjalny, zmieniłam jej imprezowy i do sportowy zmieniłam. A teraz chciałabym właśnie serdecznie pozdrowić i Madzię Schlesinger, i Kamilosa 13, którzy właśnie stworzyli dla mnie dwie dziewczyny dla Kasanowy i stworzyli dla mnie chłopaków do innego wyzwania. Wyzwanie się nazywa Szukać Przeznaczenie. Stworzyli chłopaków dla Sary i mnie. Oraz chciałabym wam serdecznie podziękować za wszystkie podpowiedzi, które mi tutaj udzielacie, także za ciepłe komentarze. Kamilowi chcę podziękować, że mi tu podpowiedział, bo moja rozgrywka trochę legła w gruzach. Dobra, ale to już powiem wam dalej. Przejdźmy dalej, niech on gdzieś tutaj podróżuje, zaraz wam pokażę gdzie. Niech on jedzie. Bo moja rozgrywka Oszukać Przeznaczenie legła w gruzach, na razie przystopowałam, bo nie mogła wskrzesić simów. Twórce, nasi. Idziemy do Newcrest. Nowe miasto, które się właśnie rozbudowuje, do którego wprowadzam nowe simki. I tutaj właśnie to jest rodzina Schmidt. Mieszka w cichym zaułku. A co chciałam powiedzieć? Kamilos 13 podpowiedział mi, że jest tutaj w simach czwórce jest populacja 180 simów i więcej nie można. Znaczy, jak ich jest więcej, to oni automatycznie są usuwani. Czyli pierwsi, ci co zmarli, to są usuwani. I ja o tym nie wiedziałam. Myślałam, że, że będę mogła wskrzesić swoich simów, a na to wygląda, że nie będę mogła. Więc teraz mam dwójne zadanie. No ale mam nadzieję, że moja rozgrywka, że zobaczycie moją rozgrywkę. O tak. Dobra, teraz idźmy odwiedzić rodzinę Schmidt. Cichy zaułek. I nasz Kasanowa przybył do dziewczyn, ale co postanowił? Wyciągnął sobie skrzypce i zaczyna grać. Nie wiem, czy to można nazwać muzyką. Sami to ocencie. Co ten nasz Kasanowa tu wyczynia? O, dziewczyna jakaś biegnie. No, dostał za książki. Dobra, starczy ci tego Kasanowa. Nie graj ty, nie graj, nie graj. Gdzie on tutaj jest? Pocałuj. Przejdź. Drzwi zamkniemy. Nie, gdzie ty? Summer, a gdzie ty Summer jest? Czyżby nas śledziła? Nie, ty miałeś dziewczynę odwiedzić, tylko nie wiem. Tak, wprowadziłam dziewczynę, nie wiem, gdzie są drzwi. Tu jest skrzynka na ty.
Zapukaj, jest. Załóż się z nią. Nie wiem, gdzie ona tutaj już idzie. Czy nie idzie? O, proszę wejść, więc. I. No i gdzie jest tu nasz czekoma? Co tu do siłowni? A na dół się też schodzi. A co na dole mają? O, tutaj jest sauna. Proszę, tego nawet nie widziałam. Tak widziałam tylko ogólnie. Zarys taku. Bo akurat są trzy sypialnie, więc. O, tutaj są nasze dziewczyny. Przyjazne powitanie. I tutaj nasza. Przyjazne powitanie. Hatunba. Nie zmieniałam jej imienia. Chciałam zmienić, ale stwierdziłam, że nie będę zmieniać. Wystarczy, że nazwisko jej zmieniłam. I trochę ją poprzebierałam. Dobra, wyłącz tą muzykę. Nie wiem, bo one ogląda. A gdzie jest nasza w ogóle trzecia? Bo nie poznałeś trzeciej. Nie wiem, czy to była Tachnika? Góry? Zobaczmy. Z tą, co rozmawiasz. Dominika, a tak. A gdzie jest Julia? Julia. Gdzieś nam Julę. Julię podziało. Czyżby ona gdzieś tu zwiała? Ma. Tu nie ćwiczy. Nie, to nie ćwiczenia, tu jest sauna, przepraszam. Tu jest jednak do gimnastyki. Tu jest. No i ta poszła rozmawiać, ten poszedł do toalety. A, bo ja zapomniałam, że on poszedł do toalety u siebie. No taki, mała wpadka jest, że do dziewczyny poszedł do toalety. Ale gdzie jest nasza? Jeszcze jedna simka. Nie ma. Możliwe, że ona poszła może do pracy, zaraz zobaczmy. A, nie zobaczę, bo jej nie poznałam, tak? Nie wiemy, Dominika Schmidt, zaraz zobaczmy, może poznajmy tą Dominikę. Bo może one pracują gdzieś, a ja o tym nie wiem. Dziewczyny fajnie sobie rozmawiają. Przysmak. Weź tej drugiej też daj przysmak, żeby nie było, że tylko jedną wyróżniasz. Tak, urodziło mu się dziecko, tak? Głębokie więzy. Tu jest nasz Grzegorz. Fakt, że nie widać tych dzieci na razie, bo to są malutkie dzieciaczki, tak? Tu jest Dorotka, Bartosz i Marek. Na razie to są małe. Może jak będą więksi, to ja ich tutaj, może tatuś ich zaprosi do siebie. Weź poznaj, bo my tutaj gadu gadu. Ej, przyjazne. Masaż mniej więcej, poznaj ją. Czyli jak wyszła, to nie będzie nie zr... Mógłbyś tutaj jakiś większą. Co? Dominika jest wesoła. Co jeszcze poprawię? Humor. O, pożyczkę możesz prosić? Gdzie to było? Minął więcej. Przyjazne. Zrób masaż więcej. O, tak, poproś o małą pożyczkę. Właśnie, bo to też czytałam, że jak będzie miał właśnie tą charyzmę rozwiniętą, to będzie mógł prosić o pożyczkę. No nie, Grzegorz nie gra i ty masz ją poznać. Sklepia jej. Gdzie ona ucieka? Ona poszła do toalety. W ogóle nie spuściłeś wody po sobie. Jesteś niesympatyczna. O, idzie już kolejna simka, więc... A nie, ona przyszła tylko posprzątać. Nie, ty nie masz grać. Ty nie przyszedłeś tutaj grać. Ty masz dziewczyny podrywać. Dominika, zapytaj dzień. Wręcz jej różę. Też jeszcze chyba za słabe kontakty. Żeby flirtować. Opowiedz jej dramatyczną, nie, żadnej historii. Może tutaj żadna historia nie jest taka. Obejmij. Powiem tak, fajne miejsce. No, w toalecie, nie? Żeby robić interakcje różne. Poproszę o schlebie jej o tym. Mógłbyś poprosić, żeby cię pomasowała. O, zaproś do patrzenia w chmury. Długo będziesz? Tu relacje ci się poprawiają. Ale dziewczyny poznałeś, tylko nie znasz tej jednej. Ciekawe, co się stało. Gdzie ona poszła? Czym ona się w ogóle zajmuje, że... To mi się postrasznie, nie? Że oni obojętnie, gdzie kładą się, gdzie wyjdą, to po prostu się kładą do tego. Bez nią wejść. O, wejdźcie razem. To jest chyba jacuzzi. Ty nie masz takich dokotni swoim. No tak, na razie czekomo jest w ogóle biedny, cały czas coś tam zbiera.
Tego ja pogrywam trochę z nim sama, żeby szybciej się dorobił pewnych rzeczy. No, nie chcę Was zanudzić w tych rozgrywkach łowieniem, zbieraniem, rozmnażaniem. To zostawiłam sobie w wyzwaniu oszukać przeznaczenie. Może stworzę jeszcze jedno wyzwanie. Coś podobne, ale nie będę szczegółów. Na razie pracuję nad dwoma. Plus nad tym oszukać przeznaczenie. Chcę to naprawić. Nie wiedziałam o tym, że mogą mi się simy pouciekać, że tak powiem. Czy jest zazdrosna? Ciekawe. Chyba nie. W ogóle tak, ty Giacomo, tutaj już trochę sobie z nią porozmawiałeś. Może nie wchodzi do jej tego. Weź dwie. Dzisiaj ty. A, ty jesteś w ogóle senny. No trudno. To dzisiaj za dużo nie pokażemy. Może poczekamy na siostrę jeszcze. A Giacomo, nie powiedziałam wam, zmiana grupy wiekowej dopiero za 63 dni. Na dorosłego. Nie, no po prostu jestem w szoku. To chociaż może ją pocałuj. Pocałuj dłonie. Tamto poszło się już zrobić. Tutaj z romantycznych może poflirtuj trochę. I chciałabym flirtować jak tutaj właśnie. Albo może weź ją zaproś do siebie. Tylko dzisiaj miałeś mieć z kimś innym randkę. O, w ogóle. Musisz się pocałować, pierwszy pocałunek. Szybko, szybko, póki tamta nie widzi. Wow. Amory mu się włączyły, jej też. Chyba. O. I? Zaliczyła ci się? Tak, masz cztery pocałowane. O, serce, wow. Pocałowała cię. Dominika jest kosmitką. Wow. Dominika jest kosmitką, niesamowite. Zapytaj, czy jest w związku. Uwodzicielska poza. Słodka gadka. Jest singielką. Dobra, zamknijmy to. W ogóle jest strasznie senna, czekamy. Wow, osiągnął dziewiąty poziom charyzmy. Super. Teraz może o wyższą podwyżkę, tak? Pożyczkę raczej. Zaufanie, może prosić Simów o dużą pożyczkę. Nie, niczego nie będziemy pożyczać. Rzuć koła, jeszcze naciąga dziewczyny. A jednak widzisz, skusił się, odprężaj się. Ona poszła do basenu, może weź ją tutaj. Postara się dziecko. Fajnie. Może nie trać czasu. Bo ty senny jesteś. Ty w ogóle miałeś dzisiaj iść na randkę z Julią. Sosną, a nie. No ale zobaczymy. Powiem wam tak, że nie za każdym razem Giacomo udaje się mieć. Ale jeszcze w Kuzi? Jacuzzi tego jeszcze nie widziałam. Nie wiem jak wy. Tak, Danio w las. Jeszcze ją top. Tu, a proszę. I palce tu, cyk. Proszę, jak ona wskakuje. I tutaj jest sama kuku. Topio? I? Serduszka. Słuchajcie, wow! Efekty. I? Zadowolony jest? Dobra, wyłączmy to. Przejdźmy tu. Wtul się. Z tej strony cię zobaczmy, a nie z tamtej. Tylko, że nam teraz tu będzie jacuzzi trochę przeszkadzało. Spójrz głęboko w oczy. Tych interakcji jeszcze nie widziałam. I postara się dziecko.
Ktoś tam chodzi? Czyżby nasza siostra, twoja siostra jeszcze jedna przyszła? Czy to... Ona jest... Julka przyszła! Ma z policjantką? Nie, no po prostu nie mogę. Ta jest chyba policjantką. Zobaczcie jak nasz. Nie, chyba nie wyszło im to za pierwszym razem. Próbujemy za drugim. Mam nadzieję, że on nie zaśnie u niej. Jeszcze chciałabym, żebyś poznał Julię. Przyjazne powitanie. Tylko nie w toalecie, proszę cię, Jacko. Ciekawe, czy tym razem mi wyjdzie. To po twoim brzmi było planowane. To wyszło poza plany. Ale jak wiecie, no, trzeba korzystać z sytuacji, bo nie wiadomo, kiedy się nam zdrzeć. Fajny, nie? Pokój. No i zasnął, zasnął. Nie, no, po prostu czekamy. Wiem, jesteś senny, ale gdzie jest nasza... Nie, nie, ty się nigdzie nie wybieraj. Gdzie do żadnego... Poszła spać? Tu jest, tu jest, tu jest. Poznaj ją. Przyjazne powitanie i pójdziemy stąd. Ciekawe, czy... No na razie nic nie widać po niej, nie? Dominika. I Dominika jest kosmitką, nie? Tu policjantka. Poprawię jej humor. Głodny jesteś, wręcz róże. A nie, 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 nie wręczaj. Nie, 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 jeszcze nie teraz. Zaraz poznaj tylko. Poznaj i pożegnaj. Przyjazne i poproszę o masaż, nie więcej. I pożegnaj. I wracamy do domu. I tak już padasz, głodny jesteś, więc co jest? Będę tutaj z ciebie. Nie, nie, no nigdzie nie podejdź. Wrócisz do domu. Jest kreatywna. Dobra, ja kochani, wszystkich moich widzów serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że wam ten odcinek się spodoba. Dajcie łapkę, dajcie suba, napiszcie coś ciekawego w komentarzach. No i do kolejnego odcinka. Cześć, pa, pa!